Witamy w 17 odcinku PlayStation Polska TV. W tym programie przygotowaliśmy dla Was zestawienie wszystkich pozycji, które otrzymają plusowicze w lipcu. Zestawienie, którego żaden fan broni palnej i ninjutsu nie powinien pominąć. Potem udamy się do Neo Paryża, gdzie przyjrzymy się bliżej, jak handluje się wspomnieniami w Remember Me. Na końcu zaś czeka na nas nie lada atrakcja. Premiera zwiastuna Beyond Dwie Dusze w pełnej polskiej wersji językowej. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zapraszamy na 17 odcinek PlayStation Polska TV. Początek wakacji dla wielu oznacza nieskrępowaną niczym zabawę, dlatego oferta PlayStation Plus w lipcu jest dosłownie skrojona na tę okazję. Serii Battlefield raczej nie trzeba przedstawiać fanom PlayStation. Jej trzecia odsłona to do dziś jedna z najczęściej uczęszczanych gier przez wszystkich fanów sieciowych strzelanin militarnych. W lipcu posiadacze PlayStation Plus otrzymają podstawową wersję gry, na którą składa się tryb jednoosobowy, opowiadający o tym, dlaczego nie należy gubić bomb nuklearnych umieszczonych w walizce, oraz wspomniany komponent multiplayer. Ogromna ilość graczy, przepastny arsenał broni palnej, wszelakiej maści latające oraz jeżdżące maszyny bojowe – wszystko to zapewnia długie godziny wybuchowej zabawy. Wielu starszych graczy za młodu zapewne bawiło się na podwórku w złodziei i policjantów. Czasy się zmieniają, tak więc i forma zabawy jest nieco inna, choć tematyka pozostaje ta sama. Payday The Heist jest strzelaniną sieciową, gdzie czterech graczy wciela się w bandytów, starających się ukraść wskazany przedmiot lub sumę pieniędzy. Główną osią gry jest współpraca graczy w skoku rabunkowym. Pomimo iż w grze stajemy się przestępcami, likwidowanie cywilów jest karane, a jeśli któryś z rabusiów zginie, aby go ożywić, trzeba wypuścić na wolność jednego z zakładników. To na akcji, broni i bardzo dynamicznej zabawy. Saints Row należy do jednych z najbardziej zwariowanych serii gier osadzonych w otwartym świecie. Po wydarzeniach z poprzedniej części tytułowy gang osiadł nieco na laurach, przez to stracił sporo ze swych wpływów w mieście i ogólnie stał się mniej groźny. Pozostaje także kwestia pewnego nieudanego napadu na bank. Jak nie trudno zgadnąć, to na nasze barki spada odmienienie tej sytuacji. Jak przyzwyczaiły nas do tego poprzednie odsłony serii, nie obędzie się także i tutaj bez sporej dawki absurdu i sprośnego, kompletnie odjechanego poczucia humoru. Saints Row the Third oferuje bogaty, otwarty świat, zakręcone misje, a co najważniejsze, nieskrępowaną wolność w temacie siania zniszczenia. Jest to tytuł, który trzeba traktować ze sporym dystansem, ponieważ tylko w ten sposób należy bawić się przy tego typu odjechanych produkcjach. Lipiec to także dwie pozycje dla posiadaczy PlayStation Vita. Pierwszą z nich jest ostatnia produkcja studia Zipper Interactive, czyli twórców serii SOCOM. Unit 13 to strzelanina z widokiem z trzeciej perspektywy, gdzie wcielamy się w żołnierzy jednostek specjalnych. Grupa uderzeniowa, do której należą, trafia w różne miejsca na świecie, aby walczyć z terrorystami lub innymi złymi organizacjami militarnymi o pokój i zgodę na naszym globie. Jednym z walorów produkcji jest możliwość gry kooperacyjnej z drugim graczem oraz spora ilość dostępnych misji. Gra naturalnie została także wydana w pełnej polskiej wersji językowej. Ninja Gaiden Sigma Plus to port gry pierwotnie wydanej w 2007 roku na PlayStation 3. W grze wcielamy się w ninja Ryu Hayabusę, który mści się za śmierć swego klanu na innych ninja oraz różnych demonach. Seria Ninja Gaiden znana jest z tego, iż jest bardzo dynamiczna, a zarazem wymaga sporych umiejętności od gracza. Specjalnie na potrzeby PlayStation Vita dodano także możliwość atakowania wrogów shurikenami lub strzałami przy użyciu ekranu dotykowego. W podobny sposób używa się też i czarów. Jeśli więc jesteście fanami ninja oraz ponadprzeciętnych wyzwań, Ninja Gaiden Sigma Plus to pozycja właśnie dla Was. Remember Me to stworzona przez francuskie studio Dontnod przygodowa gra akcji, osadzona w stylistyce cyberpunkowej. W 2084 roku jednym z najcenniejszych dóbr są wspomnienia ludzkie. Główna bohaterka Nilin była specjalnym agentem zajmującym się pozyskiwaniem wspomnień. Sama jednak traci dużą część pamięci i zostaje skazana na kompletne jej wymazanie. Jak nie trudno zgadnąć, bohaterce udaje się zwiać, a my zaczynamy tym samym naszą przygodę z grą. Produkcja opiera się o elementy platformowe, takie na przykład jak karkołomne ucieczki przed goniącym nas wrogiem oraz elementy walki wręcz. Co ciekawe, bohaterka rozwija się w sposób, który umożliwia nam tworzenie własnych kombinacji ciosów. Dodatkowo mamy także dostęp do szerokiej maści ataków specjalnych, takich jak chwilowe zatrzymanie czasu lub na przykład detonacja tzw. bomby logicznej. Jedną z najciekawszych funkcji gry jest remiksowanie wspomnień innych ludzi. Po wstępnym obejrzeniu oryginalnego wspomnienia możemy wpłynąć na niektóre przedmioty, co może spowodować zupełną zmianę biegu wydarzeń. Jak widać, Neo Paryż jest bardzo ciekawie i oryginalnie zaprojektowanym środowiskiem. Strefa audio także gra tutaj niemałą rolę.
Muzyka i różnego rodzaju efekty dźwiękowe stanowią bardzo bogate tło do tego, co widać na ekranie. Wielu graczy urzekła ta wizja świata. Niewątpliwie Remember Me jest jedną z bardziej intrygujących gier wydanych w tym roku na PlayStation 3. W tym odcinku to już wszystko. Tradycyjnie zapraszamy Was na kolejny program za 2 tygodnie, gdzie jak zwykle w towarzystwie doborowych gier spotkamy się, aby sprawdzić, co nowego dzieje się w świecie PlayStation. Żegnamy się, a tym samym zgodnie z obietnicą zostawiamy Was z pierwszym, w pełni polskim zwiastunem mocno wyczekiwanej gry Beyond Dwie Dusze. Cześć! Na Boga, Jody, co się dzieje? Jestem osaczona. Nie mam siły. Gdzie teraz jesteś? Przyjadę po ciebie, Jody! Jody! O, nie dam rady. Odkąd się urodziłam, towarzyszy mi istota. Hej. Jody? Dorośli też czasem widzą różne rzeczy. A ty? Jody. Witaj z powrotem wśród żywych, Jody. Ma na imię Aiden. Nie wstępuję. Coś zrobiła temu chłopcu! Susan, to się musi skończyć. Inaczej zwariujemy albo zginiemy. Nie zostawiajcie mnie. Jesteś potworem! Słyszysz mnie? Potworem! Koncentruj się, Jody. Zrobiłam w życiu złe rzeczy. Okłamałeś mnie. Bezczelnie mnie wykorzystałeś! Powiedz im, że jak się nie odpieprzą, to następnym razem zabiję wszystkich.